Dzień dobry, szczęść Boże. Już ksiądz właściwie powiedział połowę tego, co chciałam Państwu powiedzieć. Ja się specjalizuję w konserwacji dzieł sztuki, malarstwa i rzeźby polichromowanej. To jest taka specjalizacja. Oprócz tego oczywiście jest konserwacja papieru, kamienia, więc trochę tych specjalistów, konserwatorów jest. Ale akurat tutaj mieliśmy no właściwie moją dziedzinę, w której się specjalizuję i którą bardzo kocham zresztą. Nasza właściwie wspólna przygoda z księdzem proboszczem zaczęła się w 2020 od Kozielca. Pewnie Państwo nieraz byliście w tym przepięknie położonym kościółku, który był bardzo zaniedbany. Dopiero ksiądz proboszcz ruszył wszystko, żeby spowodować, odrestaurować kościół i spowodować, że widzimy go teraz tak ładnym, tak pięknym, jak był kiedyś. No tutaj wiadomo, że koszty konserwacji były duże, sponsorami była nie tylko parafia, ale też Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, czy nawet Urząd Konserwatora Wojewódzkiego. I Urząd Gminy. I Urząd Gminy. Także dużo podmiotów musiało się złożyć, żeby dźwignąć całe to przedsięwzięcie. W tym kościele zaczęliśmy pracę w 2022. Zaczęliśmy od ołtarza głównego, który ma bardzo ciekawą formę i ciekawą, w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem w kościele protestanckim. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to był zbór protestancki kiedyś, wybudowany w 1906 roku. Autorem, architektem był Paul Fischer, dosyć znany na tych terenach architekt. I on również był twórcą tego ołtarza. Jak tu przyjechałam w 2022, to ołtarz wyglądał tak jak na tym zdjęciu po lewej stronie. Pewnie niektórzy Państwo pamiętacie, jak on wyglądał. Był szary, brudny. Tak, tak. No i nie miał, no, nie był pełny, tak? Brakowało uszaków, czyli tych elementów po bokach ołtarza. Ale jeszcze chciałam wrócić, bo ten ołtarz był kiedyś kazalnicowym ołtarzem, czyli ksiądz, proboszcz w religii protestanckiej wchodził na ołtarz od strony zakrystii i wychodził do kościoła, do wnętrza kościoła i stawał na takiej ambonie, która była wmontowana w ołtarz. I resztki tej ambony, może ksiądz pokaże właśnie. Tak tutaj wyglądało, to będzie widać to na zdjęciu, które jest z archiwum. Tak, będzie to widać na projekcie. Bo okazało się, że w archiwum w Poznaniu udało nam się odszukać projekt tego ołtarza. I na tym projekcie rysunkowym, to będzie może następne zdjęcie, o właśnie, może teraz to słabo widać, ale jest zarys uszaków. Jest zarys uszaków i ten sam zarys, ten sam kształt po prostu przetworzyliśmy na rzeczywistość, czyli utworzyliśmy te uszaki na wzór tych uszaków, które zostały narysowane. Jedynym problemem było to, że uszaki nie miały żadnych ornamentów, były po prostu płaskie. I to, co Państwo teraz widzicie, ta forma uszaka powstała po oczyszczeniu całości tła ołtarzowego i okazało się, że pod warstwami farb są resztki wzorów, które
które udało nam się odczytać. I to było na predeli, czyli na tej najniższej części ołtarza. I także jeszcze jest bardzo ciekawa sprawa. Zachowały się drzwi, przez które ówczesny proboszcz, który odprawiał mszę, wchodził właśnie na tą ambonę. I te drzwi miały wzory, które też udało nam się, właśnie tutaj na zdjęciu widać, udało nam się odrestaurować i posłużyły za jakby takie wzór, żeby wykonać też ten wzór na uszakach. Tak więc to jest po prostu rekonstrukcja, ale na bazie tego, co udało nam się odczytać i zakonserwować w ołtarzu. Ołtarz... Tam jeszcze są to zdjęcia. Aha, i bardzo ciekawą rzeczą są kolumny, które w zasadzie pod przemalowaniami były w bardzo dobrym stanie, bardzo dobrze zachowane. Także to, co Państwo widzicie, jest delikatną tylko konserwacją i retuszem. Nie ma tam żadnych przemalowań, tylko po prostu uzupełnione braki zniszczeń, które no niestety no, w czasie użytkowania kościoła, w czasie... No wiadomo, były zniszczenia i były zniszczenia także pod wpływem naszego usuwania przemalowań, gdyż nie zawsze się uda tak oczyścić zabytek z przemalowań, żeby nic nie uszkodzić. No, czasami niestety braki są. Bardzo często były zamalowane dane rzeczy, bo były po prostu ubytki, były zniszczenia. Dlatego no, trzeba było niestety uzupełnić, z tym, że uzupełnień jest bardzo niewiele. A tutaj jeszcze jest w pracowni uszaki, o których mówiłam. I tu już jest. Następnym etapem w konserwacji tego pięknego kościoła była empora, którą Państwo tutaj widzicie. Zaczęliśmy tę emporę w 2023, w zeszłym roku. Także ogromna była naprawdę powierzchnia do oczyszczenia. W niektórych miejscach bardzo dobrze się usuwało przemalowania, a w niektórych miejscach naprawdę bardzo, bardzo to szło opornie. Największym problemem były płyciny, które były zamalowane farbami. Bardzo trudno było je usuwać z tego względu, że to nie była tylko czysta farba olejna, ale z dodatkiem jakiegoś elementu klejowego, przez co się robi emulsja i po prostu emulsję bardzo było trudno usuwać. Dlatego bardzo dużo pracy trzeba było poświęcić, żeby to usunąć i żeby uzyskać właściwe wzory, które tutaj widzieliśmy, że one są. Natomiast bardzo, bardzo trudno było. W niektórych miejscach łatwo, w niektórych bardzo trudno, także była pewna trudność. Jedynie to, że te wzory się powtarzają, spowodowało, że mogliśmy zrobić rekonstrukcję wszystkich wzorów. Gdyż dany wzór występuje tutaj podwójnie. Czy to widać? Nie, podwójnie. Wszystkie są podwójne. Ale wzory są bardzo urokliwe, wyglądają jak wycinanki, czy jak... Może któryś jest trzy razy z tego względu, że ta część jest dłuższa trochę od środka. Dziękuję może dlatego. Bardzo, że jestem. To tam widać jeszcze, bo tam jest to sprzed tym. Tak. I to jest jeszcze tutaj, to są te odkrycia pierwsze. A właśnie kolorystyka była bardzo zaskakująca. Jak zaczęliśmy usuwać, okazało się, że są takie kolory bardzo intensywne, czerwieni, żelazowej czerni, czy takiego grafitu i ugru, takiej żółcieni. O, i właśnie tutaj widać, jak były zniszczone te płyciny.
No jeszcze mały problem mieliśmy z obramieniami, ale to już jest kolejna. Po prostu była praca prawie że detektywistyczna. Każdą tam cząstkę, którą nam się udało odkryć, musieliśmy umieścić w całości wzoru. Może na następnym. Dobra. W tym roku. Dobrze, już kończę. W tym roku udało nam się dokończyć emporę. Była realizowana góra, czyli podpory i belki. Prace konserwatorskie wyglądały podobnie jak na dole, tak więc no, tutaj specjalnie. Jeszcze nie wiem, czy trochę o konserwacji mogę powiedzieć. Po usunięciu przemalowań nastąpiła dezynfekcja i dezynsekcja drewna, gdyż w niektórych miejscach rzeczywiście były robaczki, które żerują w drewnie. Następnie wykitowane to zostało, zaizolowane i rekonstruowane i retuszowane. Płyciny retuszowaliśmy za pomocą kreseczki, czyli to, co zostało oryginalnie odkryte, zostało, a uzupełnienia zrobione zostały punktowaniem przy użyciu kreseczki. Ale jakby się ktoś wpatrzył, to widać oryginalne fragmenty polichromii i nasze uzupełnienia, które były zrobione kreseczką. A jaki procent jest właśnie oryginalności? Bardzo duży procent oryginalności jest. Znaczy duży. No, na pewno jest dużo też uzupełnień, ale nic tutaj nie zostało, jakby to powiedziane, wymyślone, dodane. Tylko wszystko dodane. Tylko wszystko to, co było zaprojektowane na początku wieku, jest. Dziękuję bardzo.